Po raz kolejny w niecałą dobę wbiliście próg łapek. Niecała doba, więc oczywiście czas na kolejny tier maker. Dziś będziemy oceniać pokebole. Uwaga, podbijamy stawkę. 1337 łapek w górę. To tier maker z szóstej generacji. Uprzedzam, nie znam wszystkich nazw tych pokeboli i nie będę tutaj oceniał działania, bo wiadomo, że Master Ball wtedy idzie do tieru S i tak dalej. I nie będę tutaj oceniał działania, a tylko i wyłącznie wygląd. Na początek Heavy Ball, który działa o wiele lepiej na pokemony o większej masie. Jest według mnie całkiem przyjemnym dla oka, solidnym, fajnym bolem. Może iść do tieru A. Love Ball, który działa o wiele lepiej na pokemona tego samego gatunku, ale przeciwnej płci od naszego. Wygląd taki średni, więc tier B. Friend Ball, który zwiększa friendship naszego złapanego pokemona. Jeżeli chodzi o wygląd, szczerze nie podoba mi się prawie w ogóle. Niech będzie C. Moon Ball działa o wiele lepiej na pokemony, które mogą się zmienić przez Moonstone. No ten koleżka jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Tier A. Sport Ball, czyli pokeball używany podczas łapania robali. Nudny i nieładny. Tier D. Netball działa lepiej na pokemony wodne i robacze. Jak dla mnie absolutnie przepiękny. Może nawet tier S, czemu nie? Nest Ball działa lepiej na pokemony poniżej levelu 30. Z wyglądu na pewno lepszy od Friend Balla, ale czy na tyle dobry, żeby być w tierze A? Tego bym nie powiedział. Jak dla mnie tier B. Repeat Ball, czyli pokeball, który lepiej działa na pokemony, które już wcześniej łapaliśmy. No ten koleżka jest naprawdę spoko, ale myślę, że nie wyżej niż B. Timer Ball działa lepiej, jeżeli dłużej jesteśmy w walce. Osobiście uważam, że ten górny dodatek wygląda naprawdę super i za to wędruje do tieru A. Luxury Ball działa podobnie do Friend Balla, tyle że Friend Ball ustawiał friendship na 200, a ten z kolei podwaja friendship, więc w teorii da się zdobyć więcej. Jak dla mnie z wyglądu jest absolutnie przepiękny. Tier S. Premier Ball, czyli zwykły pokeball, tyle że innego koloru, bo jest bonusem przy zakupach w sklepie. Tier C nie jest jakoś mega super. Dive Ball działa lepiej na pokemony, które są łapane w wodzie. Według mnie wygląda całkiem spoko, ale wrzucę go do tieru B. Dusk Ball działa lepiej na pokemony, które są łapane w jaskiniach lub po prostu w ciemnościach. No ten jest taki całkiem, ale chyba też tylko B. Heal Ball całkowicie leczy naszego pokemona i jest całkowicie obrzydliwy. Niech będzie C. Quick Ball działa o wiele lepiej, jeżeli jest używany tylko w pierwszej turze. Osobiście uważam, że jest naprawdę ładny. Niech będzie tier A. Cherish Ball to jest specjalny pokeball nie do zdobycia przez gracza, używany w przypadku pokemonów, które na przykład dostajemy w jakimś evencie. Jest absolutnie przepiękny. Tier S. Park Ball działa dokładnie tak jak Master Ball, ale da się go użyć tylko w specjalnej lokalizacji Pal Park, dostępnej w grach z generacji czwartej. Podoba mi się i dałbym go wyżej, gdyby nie to, że tu jest niebieski zamiast czarnego. To niestety szpeci tego pokebola, więc będzie tier B. Dream Ball sprawia, że łatwiej jest złapać pokemona, który śpi. W sensie jeszcze łatwiej niż zwykle. Nawet bym powiedział, że ładny, niech będzie tier B. W przypadku tego pokebola nawet nie wiem jak się nazywa, nie wiem gdzie go zdobyć, w jakich grach występuje. Możecie mi napisać w komentarzu. Jeżeli chodzi o wygląd, taki średni tier B. Klasyczny pokeball. Ogólnie uważam, że naprawdę jest bardzo ładny i wrzucę go do tieru A. Tutaj czas na kilka pokeboli z anime. Tego na przykład w ogóle nie kojarzę, ale jest naprawdę niezły, więc tier A. Tego również nie kojarzę. Kreska sugeruje mi jakąś szóstą, siódmą generację, coś koło tego, ale ogólnie nie jest taki zły. Niemniej tylko B. Tutaj są jakieś bole z zespołu R, których też nigdy wcześniej nie widziałem, ale są naprawdę ładne. Tier A. To były bodajże jakieś Dark Ball'e czy coś takiego. Tego chyba Mewtwo używał w pierwszym filmie i zawsze mi się bardzo podobały. Ten uber minimalistyczny styl i jednocześnie odejście od wersji klasycznej. Tier S. GS Ball, czyli kolejny ball z anime, ten wyjątkowo kojarzę. Jest całkiem ładny, choć uważam, że te literki go szpecą, ale mimo wszystko tier A.
Tutaj oczywiście klasyka, czyli Great Ball, absolutnie przepiękny, idealny, cudowny Tier S. Ultra Ball również według mnie zasługuje na Tier S. Absolutnie prześliczny. Master Ball ma to do siebie, że z tych podstawowych, klasycznych boli jest po prostu brzydki. Gdyby nie te dodatkowe kule, byłby to Tier A. Ewentualnie może nawet S. Teraz niestety B. Safari Ball uważam, że jest naprawdę ładny. Zasługuje na Tier A. Fastball działa o wiele lepiej na Pokémony, których speed ma minimum 100. Nie jest taki zły, niech będzie Tier A. Wygląda trochę jak pizza albo coś. Powinni zmienić nazwę Pizza Ball. Level Ball opiera się całkowicie na matematyce i działa lepiej, jeżeli nasz Pokémon jest 2 razy silniejszy, 4 razy silniejszy lub 8 razy silniejszy, jeżeli chodzi o level. Jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Waham się między tierem A a tierem S. I szczerze mówiąc, chyba jednak S. I na sam koniec Lure Ball, który działa lepiej na Pokémony, które złowiliśmy. Jestem absolutnym jego fanem. Nie wiem w sumie, czy to nie jest mój ulubiony Pokéball, więc zasłużony, zdecydowany Tier S. Poza nim, jeżeli chodzi o moje ulubione Pokébole, to Ultra Ball oraz Netball. Jeżeli mam wybrać 3 najbrzydsze, to oczywiście Sport Ball, Premier Ball oraz Heal Ball. Koniecznie stwórzcie własną tier listę i wrzućcie ją na kanał Index.html na moim Discordzie. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. I pamiętajcie, nie oceniajcie tych boli po sile, a w 100% po wyglądzie. Zapraszam też na Instagrama, gdzie dzieje się content spoza YouTube'a. Zachęcam też do zostania wspierającym, bo ci piękni ludzie zostają właśnie teraz wymienieni na końcu tego materiału. Przypominam, 1337 polubień to Tiermaker z 6. generacji. Dziękuję za oglądanie, miłego dnia, bye bye!